Przygotowanie ciasta. Do 3 szklanek przesianej mąki dodajemy 3/4 szklanki cukru. Następnie dodajemy 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Dodajemy 3/4 szklanki oleju. Oraz dodajemy 3 jajka. Całość zagniatamy. Odkrawamy 1/3 ciasta i wstawiamy do lodówki na czas przygotowania kolejnych składników. Większy kawałek ciasta rozwałkowujemy na blaszkę o wymiarach 25x20 cm i nakłuwamy widelcem. Ciasto podpiekamy 10 minut w temperaturze 180 stopni. 2 łodygi rabarbaru kroimy w cienkie plasterki i dodajemy do nich 1 cukier waniliowy. Dodajemy 2 łyżki cukru. Następnie dodajemy 2 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej i dokładnie mieszamy. Do garka wlewamy 700 ml mleka. Dodajemy 1/2 szklanki cukru. Następnie mieszamy, wstawiamy na mały ogień i podgrzewamy. Do miski wlewamy 300 ml mleka. Dodajemy 3 budynie śmietankowe lub waniliowe. Dokładnie mieszamy. Budyń dodajemy do mleka w garku i dokładnie mieszamy, aż zgęstnieje. Po zgęstnieniu wyłączamy gaz. Następnie gorący budyń wylewamy na podpieczone ciasto i dokładnie rozsmarowujemy. Na budyń układamy rabarbar. Ostatni etap to mniejszy kawałek ciasta wyjmujemy z lodówki, skubiemy na mniejsze kawałki i układamy na rabarbar. Całość pieczemy 40 minut w temperaturze 180 stopni. I tym sposobem mamy gotowe, przepyszne, lekkie ciasto z rabarbarem, idealne na każdą okazję. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco.